Pierwsze zgłoszenia o zbliżającej się wodzie do strażaków dotarły w niedzielę około godziny 14 z gminy Wielopole Skrzyńskie. Wieczorem woda była już w Ropczycach. Ilość samej wody była porównywalna, jednak ta fala rozciągnęła się mocno w czasie i przemieszczała się na dużo większym odcinku. Dlatego to zagrożenie było troszeczkę mniejsze i szkody poczynione były mniejsze, bo sama długość fali, czas przemieszczania się tej fali kulminacyjnej był dużo, dużo dłuższy niż rok temu. Wszystko za mało. Żywioł zalał wiele domów, sklepów, dróg oraz budynki użyteczności publicznej. Niedawno odnowiony zespół szkół nr 1 ponownie ucierpiał w czasie powodzi. Po ulewnych deszczach w powiecie ropczycko-sędziszowskim również nasza szkoła została podtopiona. Zostały zalane szatnie szkolne, warsztat konserwatora oraz magazyny. Oczywiście skala zniszczeń jest znacznie mniejsza niż to miało miejsce pamiętnego 25 czerwca ubiegłego roku. Jednakże zajęcia zostały odwołane. 17 i 18 maja uczniowie nie przyszli do szkoły. My usuwaliśmy skutki powodzi. Trzeba było wyczyścić zalane miejsca. Dzisiaj będziemy przeprowadzać dezynfekcję pomieszczeń podtopionych. Poważnie podtopione zostały domy i gospodarstwa znajdujące się w pobliżu rzeki Wielopolki. Powódź przyszła jak rok temu, przyszło o wiele mniej wody niż rok temu, no ale piwnice zalane. Przyszła o godzinie 3 dnia 17. Przyszła szybko, przepłynęła przez ulicę, wlała się do piwnic, cały czas jest wypompowywane, strażacy tu nam dzisiaj pomagają. Samochody zostały usunięte, zabezpieczony dom, no, dzieci małe zostały w domu, ale no boimy się dalej, bo są ostrzeżenia, że przyjdzie coś nowego i nie wiemy, jak długo to będzie trwało, ile będziemy czekać. No zobaczymy. To jest drugi raz w tym roku jeszcze. Rok nie minął od tamtej powodzi. Tyle dobrze, że przyszło wolno i przyszło o wiele mniej. Więc był czas na zabezpieczenie się. No i oczekiwanie, no cały czas oczekiwanie. Wypompowywanie od godziny 5 nad ranem cały czas było pompowanie. Agregat został przywieziony.
No bo nie było sensu czekać na cokolwiek, no bo inne rodziny też są coraz bardziej pozalewane, więc radziliśmy sobie jak tylko mogliśmy. Również kierowcy musieli liczyć się z większymi utrudnieniami na drogach. Już w niedzielę wieczorem, około godziny 20, został ogłoszony taki stan gotowości, gdzie część policjantów została ściągnięta z domów do pracy. O godzinie 2:25 nad ranem, z niedzieli na poniedziałek, został ogłoszony alarm do naszej komendy. W związku z tym prawie cały stan etatowy policjantów pojawił się w pracy. Nie było tylko tych funkcjonariuszy, którzy musieli pozostać w domu, aby zapewnić ciągłość służby w kolejnych dniach. Poniedziałek, noc, niedziel na poniedziałek i poniedziałek był bardzo pracowitym dla nas dniem, ponieważ jak wszyscy wiedzą, wylała Wielopolka i pozalewała nasze drogi oraz centrum Ropczyc. W Ropczycach były zalane i nieprzejezdne drogi w centrum, jak również droga wyjazdowa w kierunku na Wielopole i sama droga K4. Krajowa czwórka była nieprzejezdna od godziny mniej więcej 3 nad ranem do godziny 8:30, kiedy to zezwoliliśmy na ruch samochodowy w kierunku z Rzeszowa na Dębice, a w przeciwnym kierunku, czyli z Dębicy na Rzeszów, 2 godziny później udrożniliśmy ruch. Najdłużej zalany był most, znaczy pod wiaduktem, droga pod wiaduktem na ulicy Sucharskiego oraz most na ulicy Szkolnej. Oprócz tego na terenie miasta Ropczyc woda potem zaczęła opadać i więcej nieprzejezdnych dróg już nie było. Około godziny 11 były już przejezdne wszystkie drogi wewnątrz miasta. Obecnie jednostki Straży Pożarnej pomagają mieszkańcom w usuwaniu skutków powodzi.